System to wyznasz, no wiadomo, kolejny odcinek piątkowy już typowo, nawet ogólnie 34 ledgerów, nawet nie ma połowy, I guess, więc nie muszę jakby nic tu tem. Śniadzkro wyrosła fajnie na drugi poziom już, można powiedzieć, superancko. Tu już mamy wszystko gotowe, tu trzeba po prostu już villagerów przenosić. Ale chciałbym jeszcze rozpocząć tą przygodę, że tam jeszcze bardziej rozsadzę na naszą ścinę cukrową, totalnie. By powiększyć się coraz bardziej, by mieć coraz większe zbiory tego możliwego, czego ja chcę uzyskać na odcinkach, po prostu ogólnie na tej serii, żeby wszystko miało jakieś już swoje, no początki wiadomo jakie są, czy ciężkie, że to wszystko się długo, powiedzmy, wyrasta i tak dalej. Niestety wiem tą stronę co jak, totalnie to jest nic nowego. Patrzmy, rozsadziliśmy coraz więcej, coraz więcej, więc jak to bardziej wyrośnie, no to górna jest to po prostu czymś spodziewanym, czymś wynikiem czego ja chcę zdobyć, żeby ta farma była też większa i tak dalej, żeby wszystko, powiedzmy, było ograniczone, bardziej nie ograniczone, tylko żeby po prostu było na odpowiednim poziomie, którym ja chcę utrzymać, koniec, kropka. Sprawa ogólna, nawet jak przyszedłem przez 4, że ja o tym to ja wiem nawet. To jest poniekąd dla mnie dosyć śmieszne. To ja nie powiem, że nie, to nie. To nie, to jest dla mnie dosyć śmieszne, co i jak, nawet. Chciałem tutaj jedną kwestię poruszyć. Taką dosyć sporną. Rozumiem. Tam trzeba się dowartościować. Niestety, coś tym wiem. Ale wow, po prostu wow. Nie wiem, to mój kolega po prostu ze szkoły chyba bardziej swoje granice powiększył, bo tak jak sobie, że najlepiej ponieść jak po najgorszej sobie. No to są nie coś widzę nawet. Zgadzi to, co pisał. Serio. Taki stopień. Brawo, no po prostu. Nawet nie mam co na to powiedzieć, bo to jest już dosyć do mnie śmieszne, że powiększając sobie barierę do tego stopnia. By mnie już bardzo specjalnie wyzywać. I tak dalej, i się tak bardzo za specjalnie, po prostu brawo, bo nie osiągnie, bo takim czymś to do mnie nic nie osiągniesz, totalnie, bo to jest już dla mnie dosyć śmieszne po tym wyzwaniu, bo hello, wiadomo, wyzwanie dla Beki i tak dalej, tylko nie wyzwa dla Beki, to ja już widzę, że on nie wyzwa dla Beki już, więc totalnie, to jest już sporna akcja z tym, co jest na serio, co nie. Właśnie on już specjalnie się mnie wyzywa od jakichś osób, więc wow, serio. Nie wiem, czy po takiego stopnia możemy osiągnąć. Takiego stopnia, że po prostu ucisnąć po sobie tak, jak to jest możliwe, czyli po najgorszych rzeczach, no po prostu mieszko dogadać tego. Bo to jest już dla mnie z jednej strony śmieszne, z drugiej to już jest specjalne poniżanie osoby, po prostu jest specjalne poniżanie, totalnie specjalne. Jakby kurna, no. Oczywiście villager musiał uciec, kiedy nie chciałem takiej rzeczy. On tu zejdzie na luzie, ale on będzie chciał próbować tu. Nie, sorry kolego. Jakby musisz, nie tu, tutaj musisz. W tym miejscu i to tyle, koniec, kropka. Nie masz innego, jakby przeciągu cię pójdziesz tak naprawdę. Ja będę czekać. Widzowie może też poczekają, a jak nie to po prostu cięcie zrobię, a ciebie jakoś tutaj zaposzkuję. To jest już wybór twój, jaką stronę wybierzesz, dlatego że no hello, trzeba tam wejść i po prostu dać się. Nie,
Jadry ma większe IQ, oczywiście. Po prostu większe IQ, bo nie wchodzi tam nawet. No czekam. Kiedy swoje 4 litery ruszysz tutaj w tą stronę. No, przełknąć to już nie mogę. Tylko w tą mogę jeszcze stronę. Serio, Milodzorze. Nie udawaj tutaj debila, za przeproszeniem, bo to już jest na dnie śmieszne. Tak, to zeskoczę tu. Nie będę głupim villagerem. No i co teraz? No. No i co teraz? Że nie wskoczy, będzie musiał tutaj wskoczyć. Najbliższego bloku. No ja czekam. Aż... twoja osobowość villagerska wejdzie tutaj. Dziękuję, do widzenia. Problem był, znaczy, że jakby wejść tutaj. Bo chyba nie. Dziękuję, do widzenia. Zostałeś ogarnięty, villagerze. Twoim sposobem po prostu. Nieprostym twoim sposobem. Totalnie. Więc... i ciebie już zaczynam niestety martwić w tego stronę, że będziesz to co ja będę chciał od ciebie wyciągnąć, czyli oczywiście marchewki i zboże. Innego nie przyjmuję, zboże jest. A jakbym chciałbym, żeby na drugie twoje było, powiedzmy, zboże, bardziej marchewki. I co teraz powiesz? Ja buraków nie chcę, bo ja buraków nie mam. No i co? Będę cię tak torturować. 20. Byłem przyknął oko, jak jeszcze marchewki byś dał. Blisko, ale nie to. Ciągle nie ta strefa, którą ja chcę osiągnąć od ciebie. Proszę, proste. Można w ledzerze. Dziękuję, do widzenia. Jest to dosyć proste i nawet oczywiste, żeby coś takiego ogarnąć. I że on ma jeszcze dużo dnia, jako jeszcze zdąży zablokować. Totalnie. Żebyś miał takie rzeczy sprzedawane. Proszę bardzo, mam villagera ogarniętego. Te ceny będą na razie wysokie. Ja o tym to ja wiem. Nawet dosłownie wiem o tym, bo nie mam jeszcze jak villagera zarażać. Powiedzmy, on się tutaj ustatkował na to, co ja od niego wymagam. Dziękuję. Stąd ja to mogę zabrać, bo on tak nie ucieknie, a ogarnięty jest. Tak się to robi, kurna. A nie będzie mi tutaj mówił, nie dam marchewek, no. Nie dasz? Dasz. Jesteś posłusznym villagerem. Kurna. Jednak wiadomo, trzeba się podejść do villagerów. Udało ci tak. 8 minuta. Nie jest tak źle. Ja się przy okazji, jak to jest, napiję się. Wiadomo, trzeba nabliżać, bo jak do was rozmawiam, czy tak dalej. Wiadomo, jednak jest używany mój głos totalnie, więc no, wiadomo jak to jest. Trzeba pić, nawet że jest gorąco dosłownie na dworze, ale jest jak jest totalnie tą stronę. To co, kolejny villager, tam z tej farmy będziemy też funkcjonować, oczywiście, full wydajnie. Widzę, że coraz bardziej się ścina cukrowa powiększa, więc może na końcu odcinka zbierzemy i zaczniemy powoli robić w kierunku stronę villagerów, teraz dalszą. Więc to mi się podoba. Ja tak mogę, kurna, funkcjonować. Dla mnie jest to git. Mam to, ja wymagam od nich. I mogą być szczęśliwi, że nie potrzebują jakiegoś tutaj pomocy dodatkowej. Teraz go zaś gonić. Następny ten. A, całkowicie go zatrzymam. Brawo ja. No. Nie. No jedziesz. Nie będziesz mi tutaj mówić, nie, że nie wiada. Chyba za szybko pojechał. Czy ja mógłbym tak zrobić? Tak. No, wypadnie. On już wypadnie. On już niestety wypadnie. To niestety wiem.
Ale nie, w sumie nie wypadnie teraz. Logicznie. Logicznie wypadł jednak. Czyli ciebie to takim półblokiem po prostu trzeba zablokować. Niczym większym. Człowieku, niczym większym cię teraz nie muszę blokować. Półblokiem i już nie wyjdziesz. Totalnie, więc tu wchodzisz mi, koniec, kropka. Lukasz, ty będziesz drugą osobą, która będzie tutaj, no, sorry. Ta farma jest zablokowana, więc on może na co dzień się sobie odświeżać pracę. I tak nie zmieni tego, bo został zablokowany, więc... Nie, o nie, 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 o nie, 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 villagerze. Ty myślisz, że sobie na tyle będziesz pozwalać? Ty myślisz sobie, że ty u mnie będziesz sobie na tyle pozwalać, ile ty chcesz? O nie, nie, nie. No myślisz, że będziesz wychodzić i coś ci to da. Sorry. Ty i tak tu wejdziesz. Wow, ty nie masz jak więcej ruchu. Totalnie ty więcej ruchu nie masz tutaj. Jesteś zablokowany między wejściem. Dziękuję. Nie wychodzisz mi stąd. Dziękuję, tak. Tak. Będziesz mnie pchać tutaj. Ja będę cię tu wpychać. Dziękuję, do widzenia. Zostałeś już zamknięty tutaj. Twój właśnie żywot został spisany na to, że tu będziesz siedzieć. Dziękuję, do widzenia. Teraz... Ja nad to mam kontrolę. Nie ty nade mną. Ja mam tą kontrolę, no. Kurde. Będzie mi się tutaj słuchał. Wstajesz. Koniec, kropka. Nie będziesz mi tutaj na warcie takie rzeczy odwalać. O nie, nie. To samo. To z tamtym twoim kolegą. To samo potrzebuję od ciebie. Takie same dobrocie. Dasz na początku, masz łatwiej. Nie dasz na początku, twój problem się zaczyna, nie mój. Uj, szkoda, że drugie to nie jest tylko czego ja wymagam od ciebie. A nie, nie. No, jeszcze brakuje tylko zboża. Jeszcze. Jak ty, villagerzy? Próbują wykazać siebie bohaterów. Tylko jakoś tu im nie wychodzi. Totalnie im tu nie wychodzi. No, drugie jakby było zboże, nie marchewki. No, tu teraz marchewek zabrałeś. O, nieładnie, villagerze, oj, nieładnie. Oj, się pogniewamy. No, kurna. Co ja mówiłem na drugie? Mówiłem ci to wszystko, co ma mieć twój tutaj kolega. Nie masz tego? Trudno. Będę tego cię wymagać, po prostu. Będę niszczyć i ciągle stawiać. Aż rozumiesz w końcu, że no tutaj, no nie ma tutaj zabawy ze mną pogrywania jakieś dziwne rzeczy. Dajesz te dwie rzeczy, koniec, kropka, kurwa. Więc już wiadomo, czemu ja się tak długo tam męczyłem na tamtym sezonie. Tutaj wszystko daję osobno. Osobno villagerze, osobno, powiedzmy, tam to wszystko było złączone. A ten tu villager próbuje oszukać przeznaczenie, jak widać. Zaznaczę, że mi się siekierka niestety niszczy. Jeszcze 7 razy mogę tutaj taką siekierką. No spoko. Mam żelazo. Bo to kupałem, kurna, żelazo. Żeby móc to robić. No. Siekierka coraz bardziej się kończy, a ty coraz bardziej nerwowo stawiasz w sytuacji, że nie chcesz dawać tego, czego ja od ciebie wymagam. Czy będziesz mi tutaj tak chować tam? Oj, villagerze. Villagerze, villagerze. Będę ci resetować tą profesję, dopóki nie dasz ciebie, czego ja wymagam. No dobrze, idę po siekierkę i sobie się wyprawiam znowu. Sorry, musisz dać takie rzeczy, które ja wymagam, które ja mogę cię zablokować. Będziesz, dziękuję, siedzieć na miejscu, nic nie robić. Bo nic z takich rzeczy nie zrobisz, bo no niestety... Blokada. Czy co jeszcze, która wezmę, no bo tak byłby potrzebny. Dobrze. Dwa żelazo. Nie, przepraszam, trzy. Co, noc to zachodzi? Serio?
nie ma co robić. A bardziej tylko deszcz tu jest, ale no. Wiadomo jak to jest. A, 15 minut. Już mamy 75% odcinka za sobą. A my ciągle będziemy z nim rywalizować. Ja mu nie dam niestety za wygraną, jakby chciał. Sorry. Tu jest granica. To ty możesz, a co ty nie możesz. Tą granicę nikt nie przekroczy. Te villagerzy też nie przekroczy, jak to mówią. Będziesz sługą moim, dopóki ja nie zadecyduję, że nie będziesz już. Ojeju. Albo to, albo to dajesz, ale sorry, ty masz dwie rzeczy takie same dawać, co twój kolega obok. Deal jest normalny, tylko ty musisz się posłuchać. A co widać, nie chcesz się słuchać. No. No, blisko, prawie w punkt, prawie. Zabrakło ci jednej rzeczy. No i tutaj ciągle ci brakuje tej jednej rzeczy, no. No zobacz, jakie ci rzeczy brakuje, wtedy pomyśl. No tak, marchewki i zboże, nie marchewki i buraki. To mnie już wkurzy, że to się z tyłu respi, więc no, no nie mogę, a w sumie mogę tak, zapomniałem. No. No, zobaczcie, jest blisko, ale nie może dobrej oferty znaleźć. Totalnie nie można normalnej oferty znaleźć. No blisko, tylko nie ziemniaki, kolego. No teraz w ogóle nic, ojeju. Ale żeś ty nachalny jest. No zobaczcie, zboże da, ale już. Będę z nim rywalizować. Musi to dać. Serio, oferty dajesz takie, które nie są dla mnie interesujące. Totalnie, nawet jak... Ej, co z tego, że na pół blok tutaj, jak to i tak wypada, kurwa. W sumie tak stąd mogę brać. Nie wiem. Dopóki on się nie ogarnie, mogę tego robić. Jak widać, ciąg dalszy próbuję. Ale mu nie wychodzi. No kurna, jakby miał, byłoby mi to w ogóle żal jeszcze. No, ani to, ani to. Totalnie. Totalnie będziesz... Trudne to było? Nie, nie było to jako... Nie było to trudne. Będziesz... I taki problem musiałeś w ledze sprawiać. Trzeba było tą jedną rzecz, którą ja ciebie proszę. Dałeś? Proszę bardzo, jesteś wolny. Dopóki nie przynoszę dla ciebie więcej takich rzeczy. Takich przedmiotów, by no ciągle byłbyś w to mieszany. Jest na pewno noc już zachodzi, bo już to widzę nawet po samym niebie. W tą stronę. No i mamy już dwóch villagerów ogarniętych. Nice. To jest po prostu... Może nie idealny wynik, ale już dwóch ogarniętych na te same dwie rzeczy. Gdzie villager na początku zaprzeczał. Totalnie zaprzeczał. Bo uważał, nie, nie będę dawać takiej oferty. To ten villager sobą chce zaprezentować. No powiedzcie mi, bo chyba nic. Taką rzeczą. Tutaj patrzcie, jest czterech. Czyli mamy tak człowiek 6, czyli połowę już ogarniętych. A wiecie, że wszyscy będą tacy farmerzy, tacy, gdzie będą takie rzeczy o nich zyskiwać. Więc oni nie wiedzą, jak oni mają przekichane. To jest troszeczkę smutne, że nie wiedzą, ale no będziecie wiedzieli, co to jest praca. U mnie kurdyna. Nie będą się jakoś tutaj z nimi pieścić, kurde, mają dawać mi za takie dobre ceny, jeszcze będą zarażani. No trudno.
Bo grzyb musi wyrosnąć, jeszcze fortret trzeba znaleźć. I to jest, będzie pikuś, totalnie pikuś, więc co? My się widzimy na słoneczku. Trzymajcie się. Hej, jeszcze kolejny wyrost. Na...